roku, pozycja 40 ze zmianami oraz paragraf 11, ustęp 1 załącznika nr 1 do statutu Gminy Miejskiej Nieszawa zwołuję 58 sesję Rady Miejskiej Nieszawa w kancelarii. Otwieram 58 sesję Rady Miejskiej Nieszawa kadencji 2018-2024. Proponowany porządek obrad. Otwarcie obrad sesji, stwierdzenie kworum. Na podstawie listy obecności oraz systemu elektronicznego stwierdzam, iż na przyjęcie porządku obrad, powołanie protokola, opatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2031. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2024. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa na rok 2024. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej położonej w Gminie Miejskiej Nieszawa służebnością przesyłki. Punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla miejskiego obszaru funkcjonalnego Torunia. Skrót SUMP dla MOFT do roku 2030 z perspektywą do roku 2040. Załącznik do SUMP dostępne na stronie internetowej. Wydaje mi się, że się Państwo zapoznali ze szczegółami, ponieważ to jest taki twór skomplikowany, a tak naprawdę naszej gminy to, szczerze powiem, dotyczy. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Nieszawa do realizacji programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością dla jednostek samorządu terytorialnego, edycja 2024, ze środków Funduszu Solidarnościowego. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej dla Gminy Miejskiej Nieszawa na lata 2024-2027. Punkt 9. Podjęcie uchwały gminnego programu wspierania rodziny na lata 2024-2026. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2024-2027. Sprawozdanie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieszawie za rok 2023 oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na rok 2024. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2023 oraz potrzeby związane z realizacją zadań. Sprawozdanie realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2024 za rok 2023. Raport z realizacji gmińskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Gminy Miejskiej Nieszawa i zamknięcie 58 sesji Rady Miejskiej Nieszawa. Proszę Państwa, z tego miejsca chciałbym złożyć wniosek formalny o poszerzenie porządku obrad. Czyli w punkcie 4 przyjęcie protokołu nie zostało doprecyzowane z 57 sesji Rady Miejskiej Nieszawa oraz wprowadzenie punktu 5 kolejnego informacja burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz punkt jeszcze 11 interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia rady.
I w tym momencie proponuję Państwu, ażeby przy przyjęciu porządku obrad zagłosować wraz z wniesionymi poprawkami. Tak? Zatem, czy są jeszcze jakieś może propozycje, wnioski, pytania? Nie. Więc stwierdzenie kworum już było. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad wraz z wprowadzonymi wnioskami. Proszę zalogować się w systemie wszyscy. Jestem. Przechodzimy do głosowania nad przyjęciem porządku obrad. Proszę bardzo. Co to? A wniosek jest. Aha, no dobrze, to zostało. Przewodniczącego nie burmistrza miasta. Przewodniczącego nie burmistrza. Rozumiem, tak. Więc zostało to zrobione troszkę inaczej, tak? Może być tak. Głosujemy nad wnioskiem, proszę Państwa, w takim razie na sprostowania sprawy, ponieważ zostało to już przygotowane w ten sposób, jak mamy to na, wyświetlone na planszy. Proszę bardzo, ale chodzi w dalszym ciągu o tą samą kwestię. Stwierdzam, iż udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Wniosek został i porządek obrad przyjęty. Aha, wniosek został przyjęty jednogłośnie. Proszę bardzo, to teraz przechodzimy do głosowania. Przyjęcie porządku obrad, czyli całościowo jeszcze raz głosujemy. Stwierdzam, iż obecnych 14 zagłosowało 14, więc przyjęcie obrad porządku zostało jednogłośnie. Powołanie protokolanta, punkt trzeci porządku obrad. Proponuję panią Maję, jeżeli są jakieś inne propozycje, proszę bardzo, ale nie widzę, zatem przechodzimy do głosowania przyjęcie protokolanta dzisiejszego posiedzenia. Głosujemy. Stwierdzam, że głosowanie wzięło 14 radnych, za zagłosowało 14, czyli punkt trzeci powołany protokolanta został jednogłośnie. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu z 57 sesji Rady Miejskiej. Zwyczajowo wiemy, że zawsze te materiały są przedstawiane w internecie. Jestem przekonany, że wszyscy się zapoznali. Zatem, jeżeli są jakieś pytania, proszę bardzo, jeżeli nie ma żadnych uwag, przechodzimy do głosowania. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych, za zagłosowało 14, protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Informacja burmistrza miasta z działalności międzysesyjnej. Proszę bardzo, panie burmistrzu, ma pan głos. Szanowni państwo, panie przewodniczący, państwo radni, państwo mieszkańcy zebrani dzisiaj na sesji. Może rozpocznę od sprostowania informacji, która się jest w obiegu publicznym dotyczące materiału, jaki został zdemontowany z rynku, dotyczy to kostki granitowych i płyt granitowych. W tym celu zaprosiłem dzisiaj na ten punkt przedstawiciela firmy Bentwood, który najlepiej, jeśli Państwu określi przeznaczenie tego materiału, jak również to, gdzie on się w tej chwili znajduje. Zapraszam tutaj może do głosu pana
Zdzisława Mucha, przedstawiciela firmy. Ale proszę tak, bardziej dosadnie, robimy to z tego tylko i wyłącznie powodu, ponieważ na ten temat społecznie rozchodziły się różne kontrowersyjne informacje, a żeby to po prostu ujednolicić, to ma, bardzo dobrze, słusznie, że pan zaprosił dzisiaj akurat odpowiednią osobę w tym temacie. Ja myślę, że no. Szanowny panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado, zaproszeni goście, mieszkańcy miasta Myszawy. Dziękuję za zaproszenie w imieniu firmy. Wszystkie materiały, które zostały zdemontowane na placu Jagiellończyka w związku z tą strategiczną dla państwa inwestycją, są magazynowane i składowane w naszej firmie. I one zgodnie z dokumentacją, która przewidziana jest tutaj i z realizacją robót, będą wykorzystane i budowane w trakcie realizacji tej inwestycji. Chciałbym jednocześnie przeprosić przede wszystkim mieszkańców Ciocinka za pośrednictwem Nieszawy, za pośrednictwem Wysokiej Rady, za uciążliwości, które spowodowane są tą inwestycją. Robimy wszystko, żeby to było jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców i proszę być dobrej myśli, plan i umowa, która przewiduje zakończenie inwestycji w lutym przyszłego roku. Realizacja inwestycji jest zgodnie z planem, nawet z lekkim wyprzedzeniem. Mam nadzieję, że nic nie stanie na przeszkodzie. Z końcem listopada inwestycja zostanie zakończona. Pewnie pozostaną jakieś drobne usterki, które trzeba będzie wykonać, ale robimy wszystko, pracujemy również w soboty, żeby mieszkańcy jak najmniej doświadczyli tej uciążliwości, jaka związana jest z inwestycją. I jestem pełen uznania dla mieszkańców, są wyrozumiali. Cierpię nadzieję, że już niedługo będziecie państwo mogli cieszyć się z tej wielkiej inwestycji dla miasta Myszawy. Dziękuję bardzo. Jeśli są jakieś pytania, a będę mógł odpowiedzieć, to dziękuję. Jeśli można, to tylko dodam, że już te płyty granitowe między innymi już ja osobiście zauważyłem, wracają na rynek, zostają przez pracowników czyszczone, a też część materiałów jest tutaj u państwa na spółdzielni zdeponowana, krawężniki, płyty. Chcę jeszcze dodać, że jak państwo pewnie, przepraszam bardzo panie przewodniczący, Wysoka Rado, jak państwo zauważyli na początku tej inwestycji, kostka była składowana w big bagach, ona była na terenie tutaj rynku. Wiadomo, że z uwagi na inwestycje i te wszystkie wykopy, które tutaj musiały zostać wykonane, no musieliśmy tą kostkę zmagazynować na naszym terenie. Ja tylko mam jedno pytanie. Rozumiem, że powtórne użycie materiałów z demontażu będzie miało wpływ na obniżenie kosztów. No zapewne, to jest logiczne i to nie podlega dyskusji. No, dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Ja tylko jeszcze, może przypomnę państwu, że na to zadanie złożone zostały 4 oferty przez potencjalnych wykonawców na etapie postępowania przetargowego. Wybrała firma za kwotę 9 102 000 zł, a kolejna najtańszą z kolei to była firma 13 284 000 zł, czyli różnica ponad 4 milionów i stąd założenie od samego początku wykonawcy było, że ten materiał zostanie na nowo wbudowany w chodniki i tutaj w zakres tej inwestycji. Jeżeli już jesteśmy przy rynku, no to też chciałem państwa poinformować, że 24 lutego podpisany został akt notarialny z panem doktorem honoris causa Markiem Małeckim, działającym w imieniu spółki Solbet, na przyjęcie przez gminę miejską Myszawa darowizny w kwocie 925 495 zł z przeznaczeniem na inwestycje rewitalizacji placu Jagiellończyka.
i następstwem tego aktu notarialnego było podpisanie 7 marca z wykonawcą firmą Bedbud aneksu numer 2 na roboty konieczne łącznie w tej samej wysokości, czyli 925 495 zł i 53 groszy. Wywołało to między innymi konieczność dzisiejszej zmiany w UKF-ie i zmniejszenia tej kwoty, bo przed rozliczeniem, jeżeli szacowaliśmy koszt, to był to koszt 1 000 000 zł. No już teraz po kosztorysach wiemy, jaka to będzie dokładnie kwota. Dokonano również zgłoszenia robót budowlanych przy budowie drogi Laskowskiego o ulicy Osiedlowej. Jest to ten nieduży odcinek, który w tej chwili jest gruntowy. Wykonawcą jest firma Bedbud, która w tym tygodniu wejdzie na plac budowy i zacznie realizować inwestycje. Następną informacją, która też była taka burzliwa pod koniec zeszłego roku, to były zmiany systemu podatkowego dla firm transportowych działających na naszym terenie. Wówczas Państwo tak z niedowierzaniem podjęliście uchwałę o określającą minimalne stawki podatku transportowego, ponieważ konsekwencją do budżetu było 97 tysięcy złotych zmniejszenia po stronie dochodów. Na chwilę obecną, czyli już blisko po 2 miesiącach naszych działań, ta strata już wynosi tylko 10 tysięcy złotych, ponieważ pozyskaliśmy 2 nowych podmiotów, 2 nowe przedsiębiorstwa, które złożyły deklarację na podatek w łącznej kwocie 87 560 zł. I są to przedsiębiorcy Paweł, spółka ze Złocławka i Zapad Transportu Handlu i Usług z Osięcia. W tym miejscu też chciałbym podziękować firmie Antwerp, która tutaj współpracuje z miastem i dzięki wskazaniu swojego zaplecza i bazy transportowej dla tych firm możemy tak skutecznie pozyskiwać przedsiębiorców. Miasto również otrzymało subwencję rozwojową. Jest to coś nowego. Jest to kwota 209 891 zł. Są to dodatkowe pieniądze dla samorządu. Subwencja ma wzmacniać inwestycje, ale może być przeznaczona również na wydatki bieżące. O takim przeznaczeniu decyduje każdy samorząd terytorialny. No i w związku z tym to też pewne techniczne dzisiaj zgromadzenie Duchowi Ochotniczej Straży Pożarnej, ponieważ w ostatnich 2 miesiącach też padł wniosek o wsparcie jednostki w zakupie samochodu kolejnego, czy żebyśmy wymienili. No i w związku z tym między innymi na chwilę obecną w przeciągu tego miesiąca czasu udało się już zebrać w budżecie 270 tysięcy złotych, z czego właśnie 200 tysięcy to jest ta subwencja rozwojowa, którą chciałbym zaproponować, abyście Państwo zabezpieczyli na rzecz jednostki OSP. W dniu 7 lutego podpisano umowę z firmą PHU Budpol Mariusz Szulecki z Torunia na remont dachu czerwonej szkoły. Wartość wynagrodzenia wykonawcy to 374 800 zł. W tym 98%, czyli 363 304 zł, jest to dotacja z Polskiego Ładu, natomiast nasz udział własny 2% to jest 7496 zł. Termin wykonania zamówienia to 12 miesięcy od daty podpisania umowy, czyli do 7 lutego 2025 roku. 15 lutego przekazano plac i teren budowy. 7 lutego również podpisano umowę na podstawie rozeznania ofertowego na pełnienie obowiązków inspektora inwestorskiego w branży budowlanej dla zadania remont dachów na czerwonym budynku. Wykonawca zadania to jest firma EWT Piłoscy, projektowanie i obsługa budownictwa Szczecinka, całkowity koszt usługi 6 tysięcy złotych. Dobiegają końca roboty geodezyjne mające prawidłowe określenie granic, mające na celu prawidłowe określenie granic własności w pasie drogowym ulicy Laskowskiego, Żabinic, Rejenta, Osiedlowa. Trwają również prace nad programem funkcjonalno-użytkowym obejmującym przebudowę wjazdu od ulicy Mickiewicza, przebudowę drogi z obwodnieniem, budowę ścieżki pieszo-rowerowej, rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej. Dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Mieszawa miasto pozyskało dofinansowanie z Polskiego Ładu w kwocie 8 milionów złotych przy
wkładzie własnym 1,5 mln zł. Wykonawca dokumentacji projektowej i przetargowej to jest Projekt Energii spółka z Warszawy. Wartość wynagrodzenia 97 170 zł brutto. Miasto pozyskało grant cyberbezpieczny samorząd, którego wielkość to 200 tysięcy złotych, a wkład własny 17 390 zł. 29 stycznia podpisano umowę zgodnie z wynikiem postępowania ofertowego na realizację zadania doradztwa w zakresie realizacji projektu cyberbezpieczny samorząd. Umowa będzie finansowana jako koszt kwalifikowany grantu w ramach przedmiotowego projektu, a wysokość wynagrodzenia wyniesie 36 900 zł brutto. Wykonawca wyżej wymienionej usługi to Bernik i partnerzy spółka ze Stadunia. Termin realizacji to jest pierwszy kwartał 2026 roku. W ramach zakresu rzeczowego zadania opracowanie, wdrożenie zgodnie z ISO 22301, w tym zarządzanie ryzykiem oraz przeprowadzenie procesu analizy ryzyka w Urzędzie Miasta, audyt końcowy KLI, doradztwo specjalistów w zakresie realizacji zadań w ramach projektu cyberbezpieczny samorząd. Podstawowe szkolenie stacjonarne dla pracowników budujących świadomość cyberzagrożeń i sposobów ochrony dla pracowników i OSP. Szkolenie powiązane z testami socjotechnicznymi, które będą weryfikować świadomość zagrożeń i reakcji personelu, w szczególności sposób postępowania specjalistów posiadających odpowiednie obowiązki w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. W ramach tego zadania będzie również dostawa i montaż zapasowego serwera z wewnętrzną macierzą RAID, zakup urządzeń UTM wraz z licencjami i wsparciem, zakup rozwiązania klasy NAS do przechowywania kopii zapasowej w urzędzie, wdrożenie usługi raportowania logów sieciowych, zakup baterii zasilacza awaryjnego UPS i zakup generatora prądotwórczego z systemem automatycznego załączenia. 28 lutego zgodnie z wynikiem zapytania ofertowego podpisano umowę na realizację zadania wymiana opraw do słupów oświetleniowych będących własnością gminy miejskiej Mieszany. Przedmiotem zamówienia jest wymiana 100 sztuk opraw w tytule budynków świetlnych w ulicy. Warszawska Szkolna Mickiewicza Nowakowskiego, Drzewna, Tarpalera, Krzywów i Wilków, Żabiewic. Termin wykonania tej usługi to jest do 31 kwietnia, natomiast już firma realizuje to. Wykonawca usługi to jest Zakład Usług Elektrycznych Rafał Zimnicki ze Szpitala Górnego. 19 stycznia ogłoszono postępowania zakupowe na zadanie pod nazwą Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi poprzez rozbudowę i przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Mieszany. Termin składania oraz otwarcia ofert minął 8 lutego. Zamówienie zostało podzielone na 10 części. Obejmowało roboty budowlane, dostawy oraz usługi. Na każdą z części wpłynęły oferty. Oferty, które zostały wybrane jako najkorzystniejsze dla poszczególnych części, to część pierwsza. Rozbudowa z przebudową sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą i przyłączami w ulicy Kolonia Nieszawa w miejscowości Nieszawa. PPHU Tomasz Paradowski, Szpital Górny za kwotę 153 154 zł i 50 groszy. Druga część. Rozbudowa przebudowy sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą i przyłączami w ulicy Ciechocińskiej, Laskowskiej, Doli Stodulnej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Stodulnej. PPHU Tomasz Paradowski, Szpital Górny za kwotę 1 582 687 zł i 19 groszy. Trzecie. Remont pompowni przy ulicy Warszawskiej. Również PPHU Tomasz Paradowski, Szpital Górny za kwotę 217 341 zł. Czwarte. Likwidacja odpadów studziennych numer 1 i 2 ujmujących wody podziemne. Jest to firma Wiercenie Studni Głębinowy spółka ZO Gniezno za kwotę 177 858 zł. Piąta. Dostawa oraz montaż modułów do odczytu wodomierzy z wykorzystaniem technologii radiowej w infrastrukturze wraz z wymianą wodomierzy AJUD spółka ZO Gliwice za kwotę 812 728 zł i 6 groszy. Dostawa samochodu dostawczego. Autoref spółka ZO Storunia za kwotę 274 371 zł i 97 groszy. Kamera inspekcyjna Full HD na wózku samojezdnym z głowicą obrotową. Maciej Meissler, Giedrex, Wrocław za kwotę 81 180 zł. Wysokociśnieniowe urządzenie do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji, czyli WUKO. Spółka ZO, V
pasty za kwotę 129 027 zł. Dostawa ciągnika rolniczego firma handlowa Agropol Marcin Kowalczyk za Trzewo za kwotę 270 403 zł i 20 groszy. Dostawa podwozu asenizacyjnego jednoosiowego firma handlowa Agropol Marcin Kowalczyk, Marcin Kowalczyk za Trzewo za kwotę 58 425 zł. Umowy podpisano 8-11 marca 2024 roku. Dnia 28 lutego z wynikiem do zrozumienia cenowego podpisano umowę na pełnię obowiązku nadzoru inwestorskiego w branży geologicznej nad realizacją zadania likwidacja podstawienia nr 1 i 2 w ramach czwartej części przetargu na racjonalne gospodarowanie. Wykonawca usługi geologiczne Aleksander Marczyński z Bydgoszczy, kwota zadania 2000 zł. 11 marca zgodnie z wynikiem zapytania ofertowego podpisano umowę na realizację zadania pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą racjonalne gospodarowanie w zakresie części pierwszej, drugiej i trzeciej. Wykonawca zadania firma IZO współpraca z Wrocławka. Wartość wynagrodzenia 54 120 zł brutto. W dniu 14 lutego zostało ogłoszone postępowanie na zadanie pod nazwą przebudowa drogi gminnej ulicy Józefa Spornego w miejscowości Mieszowa. Termin składania i otwarcia ofert upłynął 29 lutego. W określonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. Przeszkadzał panu? Dziękuję. W dniu 14 lutego zostało ogłoszone postępowanie na zadanie pod nazwą przebudowa drogi gminnej ulicy Józefa Spornego w miejscowości Termin składania i otwarcia ofert upłynął w dniu 29 lutego. W określonym terminie nie wpłynęła żadna oferta, co spowodowało unieważnienie postępowania na podstawie artykułu 255 punkt 1 Prawa zamówień publicznych. 6 marca kolejny raz ogłoszono postępowanie przetargowe na zadanie pod nazwą przebudowa drogi gminnej ulicy Józefa Spornego w miejscowości Mieszała. Termin składania i otwarcia ofert upływa 21 marca 2024 roku o godzinie 10. Sfinalizowano zakup działek nr 489 i 490 zlokalizowanych przy placu Kazimierza Jagiellończyka. Dla poprawy estetyki miasta jest również możliwość zamiany działki w ulicy Przeskok na jedną z działek przy ulicy Stodoły. Zamiana ta będzie przedmiotem omawianym dzisiaj w uchwale. W dniu 12 lutego ogłoszono rokowania na sprzedaż niezabudowanych działek przy ulicy Stodolnej, działka 770 oraz przy ulicy Szkolnej 588 przez 13. Wywieszono również wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Dotyczy to lokalu mieszkalnego przy ulicy Gabriela Narutowicza 6, lokal numer 4. Dzisiaj chcielibyśmy ogłosić przetarg na tą transakcję. Wykonano inwentaryzację budowlaną na dwa obiekty mieszkalne wielorodzinne. Przy ulicy Gabriela Narutowicza 1 i ulicy Ogrodowa 3 w celu przygotowania mieszkań do wykupu przez ich najemców. Od stycznia 2024 roku do 30 kwietnia można składać wnioski na dodatek osłonowy na rok 2024. Dotychczas wpłynęło 110 wniosków, które są w chwili obecnej rozpatrywane. 8 lutego gmina zawarła porozumienie z zespołem szkolno-przeszkolnym na organizowanie warsztatów dla dzieci i młodzieży pod nazwą Ferie bez nudy na kwotę 8300 zł. Środki pochodzą z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Sporządzono sprawozdania RB50, RB27ZZ, RBZN, RB27S, RBN, RBSP, RBPDP za czwarty kwartał 2023 roku. Sprawdzono wpłaty w podatkach i opłatach lokalnych oraz innych opłatach, czynszach mieszkaniowych i opłacie za dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków za styczeń i luty 2024 porównywano dane między księgowością budżetową a księgowością zobowiązaną. Sporządzono sprawozdania RB27S za styczeń oraz luty 2024. Sporządzono wniosek o przekazanie gminy dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentów rolnych podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę za pierwsze półrocze 2024. Razem jest 30 wniosków, wszystkie są rozpatrzone pozytywnie, wydano 30 decyzji.
przeanalizowano deklarację, sprawdzono i wprowadzono deklarację na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny od osób prawnych na 2024 rok. Sporządzono sprawozdania opisu 2% należnego podatku i izbom rolniczą za 2023 rok. Sporządzono decyzje podatkowe na 2024 rok, jest to razem 716 decyzji, z tym podatek od nieruchomości 407 decyzji, podatek rolny 70, podatek leśny 2 decyzji, łączne zobowiązanie podatkowe rolne powyżej 1 hektara 102 decyzje, rolne poniżej 1 hektara 134 decyzje, no i leśne plus nieruchomość 1 decyzja. Ogłoszono otwarty konkurs ofert numer 1 przez 2024 w trybie wsparcia w 2024 roku na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki lub kultury i dziedzictwa narodowego. Wpłynęły dwie oferty. Termin składania ofert mija dzisiaj, 18 marca. Ogłoszono otwarty konkurs ofert numer 2 przez 2024 w trybie wsparcia w 2024 roku na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Wpłynęła jedna oferta. Termin składania oferty mija 22 marca. Zorganizowano koncert Andrzeja Rybińskiego z okazji Dnia Kobiet. Pomoc wsparto przy Urząd Miasta wsparł szkołę przy organizacji powiatowego międzyszkolnego konkursu piosenki filmowej Nieszawa filmem słynie. No i jeszcze mam tutaj zagadnienie z zakresu asystent osoby niepełnosprawnej, ale myślę, że to też przy omawianiu uchwały, którą dzisiaj będzie. Wydane zarządzenie. Zarządzenie nr 4 przez 2024 z dnia 19 stycznia w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym pod nazwą Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi poprzez rozbudowę i przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Nieszawa. Zarządzenie nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nieszawie. Zarządzenie nr 6 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości 7 wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2023 roku w szkołach, w których organem prowadzącym jest gmina Miejska Nieszawa. Zarządzenie nr 7 w sprawie zmian w budżecie miasta Nieszawa na 2024 rok. Zarządzenie nr 8 z dnia 14 lutego w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na roboty budowlane przebudowa drogi gminy przy ulicy Józefa Spornego w Nieszawie. Zarządzenie nr 9 w sprawie zmian w budżecie miasta Nieszawa na 2024 rok. Zarządzenie nr 10 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1/2024 w sprawie wsparcia na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządowej gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Zarządzenie nr 11 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu nr 2 w sprawie wsparcia na realizację zadań publicznego związanego z realizacją zadań samorządowych gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Zarządzenie nr 12 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 40 burmistrza miasta Nieszawa z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie powołania kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Mieszanej. Zarządzenie nr 13 z dnia 5 marca w sprawie powołania Komisji Zdrowia do spraw opiniowania wniosków o udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miejska Nieszawa oraz wzoru wniosków o udzielenie pomocy zdrowotnej. Zarządzenie nr 14 z 5 marca w sprawie zasad i organizacji archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Nieszawa. Zarządzenie nr 15 w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki, wyborach do rad gmin, rad powiatów, samorządów województw i rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku. Zarządzenie nr 16 z dnia 6 marca w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym na roboty budowlane, przebudowa drogi gminnej, ulica Józefa Spornego w Mieszkach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze mamy tak na koniec tego sprawozdania, bo nie, zdaje się, że nie padło. Może się mylę, ale raczej nie padło stwierdzenie, iż miasto uwłaszczyło się na
drodze na nieruchomości, jaką jest droga klasztorna. Zasiedzenie nastąpiło, przepraszam. I tu w tym momencie mamy kolejny odcinek do inwestowania, jeżeli chodzi o drogę. To tyle. Przechodzimy do punktu kolejnego. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwał w następujących sprawach. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2031. Przepraszam Panie, już nie można, chciałbym przedstawić stanowisko Komisji Spraw Wniosków i Petycji. Odnośnie dotyczące... Zanim zaczniemy rozpatrywać sprawy budżetowe, bo to jest dość istotne akurat w ostatnim czasie też. Czyli poproszę konkretnie o temat. Co już Pan będzie przedstawiać, Panie Radny? Może w skrócie tylko przedstawię opinię Komisji Spraw Wniosków i Petycji Waszej Rady. Wpłynęły wnioski. Tak, wpłynęły wnioski, które mieliśmy obowiązek rozpatrzyć i przekazać do pracy dalszej. Od mieszkańców ulicy Gdańskiej, od mieszkańców ulicy Kolonii Nieszawa oraz OSP Nieszawa. Proszę bardzo. W związku z tym, że wszystkie one dotyczą zmian w budżecie gminy miejskiej Nieszawa, komisja przy pełnym poparciu słusznych postulatów przekazuje swoją opinię do pana burmistrza, aby wspólnym wysiłkiem z panią skarbnik i komisją budżetową Rady Miejskiej Nieszawa wypracować możliwość sfinansowania wyżej wymienionej inwestycji w celu zaspokojenia żywotnych potrzeb mieszkańców Nieszawy, naszego miasta. Szanowni Państwo, wprawdzie pan burmistrz troszkę powiedział na ten temat, wtrącił tę informację, ale ja bym chciał usłyszeć precyzyjnie, w zasadzie wszyscy byśmy chcieli usłyszeć precyzyjniejsze i bardziej szczegółowe informacje na ten temat, jeśli można prosić. Jakie to inwestycje, ponieważ pan tam napisał, że popieramy wyżej wymienione inwestycje. Konkretnie. Inwestycje dotyczą zakupu pojazdu dla straży w Nieszawie, remontu i przebudowy drogi gdańskiej oraz Kolonii Nieszawa. Kolonia Nieszawa to jest bardzo szerokie spektrum, jeżeli chodzi o drogi. Której drogi to ma dotyczyć? Panie Przewodniczący, chodzi o to, że wszystko jest opisane mówienie we wnioskach i chodzi o to, żeby przedstawić stanowisko pana burmistrza, jakie prace zostały podjęte w tym temacie. A cała reszta jest przekazana. A szczegóły są, jeśli chodzi o sprawę wniosku dofinansowania samochodu pojazdu bojowego dla OSP Nieszawa, było posiedzenie szczegółowe z zaproszonymi gośćmi oraz zainteresowanymi przedstawicielami straży i wszystkie szczegóły są zarejestrowane na monitoringu, bo specjalnie to było zrobione po to, żeby ewentualne szczegóły można się do tego odnieść. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy pan mógłby się odnieść do... Czy jeśli państwo pozwolicie, to w omawianiu materiału będziemy się odnosili, myślę, że to tak będzie najłatwiej, do tych trzech zagadnień. Dobrze, dziękuję bardzo. W takim razie kontynuujemy dalej. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2031. Szanowni państwo, uchwałę dostaliście w formie papierowej, także uważam, że wszyscy się z tym dokładnie zapoznali. Czy pani chciałaby zabrać głos w temacie tejże uchwały? Proszę bardzo. W sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Otóż, szanowni państwo, nie sposób wszystkie dokumenty przejrzeć na tyle, żeby dostrzec z nich wszystkie błędy, które się mogą pojawić, a już na pewno to jest niemożliwe, jeżeli chodzi o uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jak i budżetu. Zważywszy na fakt, że dostajemy 5 minut przed sesją, panie przewodniczący, zmienione uchwały. Ale już abstrahując od tego, ja będę bazowała na tej uchwale, na tym projekcie uchwały, które otrzymałam razem ze wszystkimi materiałami na sesję. I co zauważyłam w projekcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej? Otóż to, że pojawiła się zmiana w wysokości przychodów na rok przyszły. Zamiast 1 500 000 zł jest 1 000 000. I czy... Czy mam rozumieć, że rezygnujemy z jakiejś inwestycji?
Szanowni Państwo, ze względu na to, że wychodzą różnice, czyli uważam, że jest to w tej chwili i natychmiast do wyjaśnienia. Zatem ogłaszam 5 minut przerwy. Proszę, niech panie wyjaśnią, pani skarbnik z panią przewodniczącą. Strona trzecia. Proszę bardzo, 5 minut przerwy, a panie wyjaśnią. Przechodzimy do przerwy dalej do kontynuacji. Tak? Strona trzecia. Kredyty, pożyczki.